czwartek, godzina 5:30, obudził mnie smród papierosów. Powoli wynoszę z chaty, przewożę takie przedmioty, chociażby jak to. Kawka kupiona. Chciałem kupić płyn do chłodnicy, do układu chłodzenia, bo mi wykapuje, wiecie, z tego. Wykapuje, ubywa. Muszę dolewać co jakiś czas i jestem umówiony do mechanika na 1 lipca, żeby tą nieszczelność zlokalizował. Bo to tak nie może być, że się dolewa za często, nie? A dolewam, nie wiem, z 300, 200 raz na kilka dni, więc ubytek jest dosyć duży. Jak olej wymienialiśmy, to sprawdził tam tak pobieżnie, no to gdzieś tam kapie. Skąd, nie wiadomo, trzeba rozebrać pół, nie silnika, tylko sprzętu silnika, żeby zobaczyć skąd leci. A oni wymieniali mi termostat w lutym, więc przy termostacie coś może uszczelka jakaś, wiecie. No, jadę na budowę, bo dzisiaj dach. Pierwsze promienie słońca się przedzierają przez ścianę lasu tam. Godzina 6:30. Ten dom już oświetlony trochę. Tamten też. No. Ściana lasu im nie przeszkadza. A u nas po wierzchołkach drzew słoneczko dopiero. No jak będzie wyżej, to dopiero zaświeci. Zobaczymy o której godzinie, nie? Będziemy obserwować, jak to latem jest. Bo zimą to słabo, to chyba ono nie wyjdzie tutaj przez... Dopiero w południe mocno tam gdzieś się pojawi na południu, tak jak teraz jest, nie? No dobra, zobaczmy, co w środku słychać. A w środku co? Spadły tu płyty, bo zagrodziłem wczoraj. I co tu jest? Wilgoć po tej stronie, dobra. Ekstra, więc widzicie, tutaj wilgoć jakaś się pojawia zewnętrzna. No, dzisiaj chyba ważny dzień, bo dach jest. Będzie robiony. Pas nadrynnowy widzę. Rynna. No i już blacha pójdzie pewnie na to. Okej, otwieramy garaż. Przejdę przez chatę, a co to? Ciut cieplej tutaj jest niż na dworze, pomimo tego otworu, nie? A co to jest? Jakiś ptak tu wleciał. Walnów. Co to jest? Co tu jest? Żuczki jakieś. No, to może się zapuścił jakiś ptak. Polowaniu, dobra, to jest wyczystka. Kanał wentylacyjny. Nie wiem, gdzie on jest, po której stronie, no raczej. Tu jest ten, aha, po tamtej stronie, czyli tu, nie? Jeden i drugi. No dobra. Kaweczkę trzeba zrobić jeszcze tutaj sobie. Trzymam w takim słoiku. Słoik jest historyczny, bo to Ewy ze studiów jeszcze podobno, tak przynajmniej mówiła. Muszę przełożyć. Dobra, mamy to tu. No, za miesiąc. Tak, za miesiąc będziemy już tu na stałe mieszkać. Dziwnie tak jakoś, nie? Czyli taki miesiąc intensywny przed nami. Bo trzeba się urządzić w domu nowym, a on jak widać jeszcze nieskończony, więc roboty będzie. No ale cóż, lubimy wyzwania. Domek na trudne czasy musi powstać, bo kto to wie, co tam wymyślą, nie? A zapewne dzieje się dużo, więc wymyślą coś mniej lub więcej dotykającego
nas, zwykłych ludzi. O. Dobra, przełożyłem tutaj do puszeczki takiej, z takiego słoiczka. Mam taki mikrofon, wiecie, za 5 dych zewnętrzny do telefonu. Takie, żeby sobie przypiąć, iść od telefonu i gadać, ale naprawdę to za 5 dych. W domu sprawdzałem, to działa, ale w domu nie jestem pewny, będę gadał, a nie nagra się i co? Dobra, niech ten. Teraz poszukam routera w ogóle, bo router gdzieś tu mam. Chcę sprawdzić, coś już zrobić z internetem, bo albo kupię antenę zewnętrzną, ale chyba kupię, bo słaby jest tu internet, bardzo słaby. Albo zobaczę. Zresztą zobaczę. Kawka się robi. Kawka wygląda tak, 27 czerwca 2024 roku. Jeszcze nie ma drzwi wejściowych tam, jak widzicie. Gdzie jest pan Sójka? Bo pan Sójka nas tu odwiedza. Jest tutaj taki nasz, już jakby nasz ptaszek. No, zobaczcie, słoneczko już tu zbliża się do naszej działeczki. Już jest w granicach działeczki, pomidorki rosną. Szpinak również, słoneczniki też. Widzicie, późno, wszystko jest opóźnione w stosunku do innych jakby ogródków, ogrodów. No bo my robiliśmy to w maju, nie? Miesiąc temu dobry właściwie. Dopiero zakładaliśmy te grządki podwyższone, nie? I tak dalej. A tutaj bujnie Ewie wyrósł ten, ta kwietna łąka, widzicie? To też zasiała. Niezła wyrosła. Ale też i ta moja, mój trawnik, kwietna łąka, trawnik. Tutaj też się ładnie zazieleni. Dam mu wyrosnąć wysokim, niech się, aż do nasion. Niech się obsypie. Obsypią nasiona i się dosieją same, nie? Zresztą nie mam kosiarki na razie. Tutaj, jak widzieliście, teren podwyższyłem sobie. Ta sterta mi się trochę zsunęła, drewna, ale to nic, poprawimy. Co jeszcze? Ta kupa ziemi mnie ciekawi, bo nie wiem, czy jakieś ziemianki nie zrobię, bo jak już tak naturalnie ona osiadła i część pewnie jej zostanie, bo będę tutaj chyba stąd woził ziemię tam, żeby wypełnić przy domu częściowo, nie? Dobra, to ja chciałem tego routeru szukać. Router muszę sprawdzić, czy mam w ogóle. Dobra, mam jakiś tu routerek T-Mobile'a. Jaki to jest model B? Jakiś router. Dobra. Godzina przed 10:00, zobaczcie, to świeci od wschodu bardziej słoneczko na taras do połowy. Pas nadrynowy. Elewacja, końcówka. No, chłopaki pomimo słońca drugą stronę dachu robią. A ja sobie tutaj dzisiaj zafundowałem słowiańską. I kiełbachę białą.
oglądając Alberta z lasu. I przybyłem do Mrówki. 20 minut jazdy z lasu mojego, naszego, jest tutaj. No widzicie, i niechcący znalazłem nasadkę do świec w promocji za 14, numer 21, wydaje mi się, że chodzi o świece do agregatu, wiecie, nie? Super. Tutaj takie historie, co to jest? Granitowy z szyfonem i baterią. Ja nie chcę z baterią, bo mam, ajajajaj. To jest bateria dokładnie ta, nie, inna. Taką bym chciał. Ta lepsza bateria, nie? No dobra. Dobrze, bo chyba nie ma tutaj w kartonach. Pan poszedł zobaczyć, czy mają. Zobaczymy. No dobra, mamy coś takiego. No dobra, weźmiemy również woreczek kleju. No dobra, weźmiemy taką za 3 dyszki. Za 2 dyszki. No dobra, mamy. Dwa woreczki. Wspornik. Po powrocie z Mrówki, co tu się dzieje? No dzieje się. Ostatnia blacha. Dobra, przywiozłem klej do płytek. Trzeba go gdzieś złożyć, już widzicie coraz mniej miejsca. Tutaj, zobaczcie, świecę wykręcam, nie mogę nagrywać, bo muza leci, ale czarna jak cholera, nie? No i po wyczyszczeniu świecy zmywaczem i w ogóle działa, po prostu działa agregat. Już tylko to była świeca. Zobaczymy, jak długo będzie działo. Działa już 2 minuty, zobaczymy. Tak to wygląda. Zaraz coś podepniemy. Jak widzieliście, klucz za 14 zł uzdrowił mi agregat prawdopodobnie. Znaczy nasadka do świec. 21, dziękuję widzom, którzy tam podpowiadali, sprawdzić świece, generalnie takie najczęściej były podpowiedzi. No i przyszedł czas, że sprawdziłem świece i działa. Nie wiem, zawalone było wszystko, może po wymianie oleju, za dużo oleju, może było zalane, nie wiem. Niech pochodzi pół godziny, to będzie. Dostała obciążenia agregat i od razu zdech i zobaczcie, świeca znowu czarna. Przelany olej czy co? Dobra, odlałem oleju, sporo było za dużo, zobaczymy podejście. Odlałem oleju sporo, nie wiem, 150, może 200 ml, chyba, tak na oko, wiecie, no może setkę. Chodzi, ale nie jestem pewien, jak się zachowa. No dobra, wyczyściłem wszystko jeszcze raz oleju, chyba już jest bardzo dobry stan. Odlałem do bańki, za dużo oleju było i zawalało świecę momentalnie, zobaczymy, jak długo. A i ciut przerwę między elektrodą zrobiłem jakby, tak? Tak. Na paznokieć, jak to pan Maciej tu podpowiedział. Zobaczymy. 13.09 uruchomiłem, niech pochodzi chociaż pół godziny. Dobra, widzicie, chodzi na 2C suszarka. Nie wiem, ile ona ma wad, bo tu pińszczyzna. Ale widać, że agregat pracuje. Czuwam się tu w górę. Zmniejszymy. O, widzicie, agregat luźny chodzi od razu. Obciążenie. O, na maksa. A, nie wiem ile, z 1500, 1200 bar. No, jak widzicie, przyczyną było za dużo oleju. Poprawiłem też jakby przerwę w świecy. Ale chyba główną to jednak za dużo oleju i to dużo za dużo. No, 720 W, zobaczymy, nie?
No dobrze, nie wiem czy mnie słychać, ale tak, jak próbowałem uruchomić tą kątówkę 850 W metabo, spokojnie agregat poszedł, a jak próbowałem uruchomić kątówkę 750 W tą, stawała dęba od razu agregat. Zobaczymy zresztą, co sprawdzimy. Jeszcze raz. Tak nagrywam głos przy takim hałasie, ponieważ muzyka gra, a zawsze jakiś materiał będę miał, nie? Dlaczego teraz zadziałał, ale może się rozgrzał, bo próbowałem na początku, czyli ciągnie wszystkie elektronarzędzia, nie wiem. No to się cieszyć, chodzi już jakieś 40 minut, chyba go odstawię, bo po co. Odstawię, ostygnie i jak przyjedzie Ewa, za 3-4 godziny spróbuję odpalić, nie? No i awaryjne zasilanie prawdopodobnie mamy. No dobra, po manewrach z agregatem wiemy, że do 1000 W on uciąga urządzenia. Powyżej 1000, nie wiem, 500 zdycha. Nie ma mowy o płynnej pracy, po prostu się odstawia. Taki Chińczyk, który 2000 W podobno miał robić, a nie robi. Do oświetlenia wystarczy, do drobnych zastosowań wystarczy, ale do na przykład nagrzania wody w bojlerze nie wystarczy. Dzisiaj zrobione, zobaczcie. To jest druga strona dachu. Pocięta już nawet jest boazeria, deska do środka, widzę. Ona jest cieńsza, ma nie wiem, 1,6 bodajże. Grubość, zobaczcie. Cyk. A ta elewacyjna ma taką grubość, 2 coś tam. Nie wiem ile dokładnie, nie mierzę. Jeszcze nie mierzę. Zobaczcie, tu od rana, od 7 chłopaki przyjechali, bo... No bo co? No bo trzeba było zrobić dach. Bez, wiecie, bez słońca jakby, tak? Bo tu strasznie gorąco. Później już blachy nie idzie dotknąć nawet. Tak się to nagrzewa. Więc sobie porobili chłopaki. Dużo dzisiaj zrobili, zaraz wejdziemy do środka zobaczyć. Czyli ta strona dachu jest zrobiona. Komin oczywiście do obrobienia. Tu jeszcze taras, jedna. No, wiecie co, jedna. Jeden kawałek blachy tu został. Dociąć chyba, docięty nawet. Położyć, dobra, i lecimy do środka. I wchodzimy. Folia się pojawiła. Tutaj wełna dopchana, że tak powiem. Do piątki. Paszelki ładnie wystają tutaj. I tutaj. Co jeszcze? Elektryka nie ma. Ale będzie w sobotę chyba. Pan Marcin. Z tego co wiem. O, popatrzcie. Teraz można iść do góry. Bo będzie jakby, wiecie, wiadomo jak to jest z przestrzenią, jak już jest folia na pomieszczenie. O, mucha końska mnie użarła. Co za mucha. Dobra, tu, cyk. O, o w kibelku już zadomowiła się wełna. I mamy pomieszczenie. Pomieszczenie. No i to już jest, wiecie. No tak będzie wyglądać. Tutaj oczywiście jeszcze góra. Wełny dużo. Już nie jest dzisiaj tak gorąco tutaj. Jakby nie było. Wełenka jest. Jest na razie ta 2,15. Później piątka przychodzi, jest razem 20. Plus OSB, płyta 9 cm plus membrana wiatro plus deska elewacyjna 2 coś tam, nie? Grubo
grubość ściany. Taka grubość. No dobra, no co? No nie jestem zaskoczony. No tak miało być. No to schowek na szczotki, czyli kibelek dyżurny. Tu jeszcze podłogi nie ma, to nie wiem właściwie dlaczego. Nie wiem. Deseczki, okieneczko. Może zostawimy, niech się wietrzy, co? Chyba tak. Niech się wietrzy, a co tam? O, i tu chyba też. Niech przepływ będzie powietrza. Jakiś chyba. Deszcz mu zapowiadają, co? Burza? Może nie. Tutaj lepiej nie. Bo to tutaj wieje. W tą stronę. No dobra, no co? Fajnie. Drzwi, wchodzimy. Dzień dobry, do sypialni. Tutaj spoko miejsca jest. Naprawdę tu można by było zabudowę zrobić, nie? Tutaj idealnie. Cyk. Na szafę jakąś, kurczę. Z desek trzeba wystrugać coś. Wcale nie zajmie, nie zabierze miejsca, nie? Z powierzchni. No, kusząca perspektywa. Nic, będziemy tworzyć coś tutaj. Co jeszcze? Co wam pokazać jeszcze? No chyba tyle. O, klatka schodowa. No taka wąska, ale właściwie to po co szeroka? Schody? Jutro? Coś mówił Maciej, że jutro. No co? No robota dzisiaj się posunęła. No w końcu jest dach nad głową, nie? Dach nad głową. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Pojawił się taki dach, bardziej trwały, nie? No bo blacha, dachówka na setkach tysięcy, jak nie milionów domów w Polsce leży. Więc w moim pierwszym domu też była blacha, dachówka i jak jest dobrze zrobiona, to się sprawdza. Mega, jest dosyć, wiecie, przystępna cenowo. Chyba najtańsza z takich średnich pokryć dachowych, średniej jakości, bo jeszcze gąd można by było, nie? Gąd, ale blacha jest taka bardziej, wydaje się przynajmniej trwała na te kilka lat dobrych, nie? Kilkanaście lat dobrych. Na pewno z 20-30. A później się odmaluje. Być może jeszcze my, a może nie, zobaczymy. No, tak się prezentuje domek, coraz ładniej, nie? On jest taki wysoki trochę, jak wiecie, podniesiony, ale tylko dlatego, że tu jest spadek terenu. Będziemy ten grunt tutaj nawozić w jakiś sposób. Wyrównywać przynajmniej do tego miejsca tutaj. Czyli będzie takie z 20 cm podmurówki widocznej. No. I taki domek. Z tarasikiem. I jeszcze taka prośba do oglądających tutaj z rejonu, żeby nie pisali miejscowości, jeżeli poznają faktycznie, że to jest tu, bo nie jest to nam potrzebne, chcemy zachować swoją prywatność, tak? I tyle, wiecie, różni ludzie zamieszkują ten kraj, różne mają intencje. No, dla naszego bezpieczeństwa proszę, jakby ktoś wiedział, gdzie to jest, nie podawać nazwy miejscowości, bo zwyczajnie nie chcemy. No, tak to wygląda. Tu już mamy pod wentylację z kuchni dziureczkę wywierconą. Jeszcze do środka. Was zabiorę na parter. Zobaczymy tenże otwór. No dobra, jest tutaj. Będzie pewnie obrobiony w jakiś sposób. To jest setka czy 120 chyba, nie? Średnica. Dobra, odpalimy. Agregat po dłuższej przerwie. Ciepły, bo gorąco jest.
Zobaczymy, jak to jest. Musi być w stanie zamknięte zawsze, jak... No gdzie to stanie tu? O, closet, closet, pyk. Paliwo, pyk. Stryczek, pyk, jest, no jeden. Patrzymy. Chodzi. Teraz czajnik ciągnie. I odstawił się, prawie się woda zagotowała, odstawił się. Widzicie? Czytałem tam w międzyczasie niby 2000 W mocy użytkowej, czajnik ma 1000. Ten mały, turystyczny. I parę minut i pada agregacik. Zobaczymy, czy się odpali teraz, nie? Wyłączyłem prąd na czajnik. Cyk. Dobra, wykręcamy świecę po raz enty. Tą nasadkę, no tu już widzicie. Zamocowałem ją tu, bo przewiduję takie historie. Nie wiem, dlaczego to się odstawia. To co ja mam? Światło mieć? Światło to mogę mieć z akumulatora, nie? 12-woltowego, przez słońce naładowanego. Wiadomo, że zimą może nie, ale do dupy taki agregat chiński. Cały czas coś mu, a w zasadzie mówię wam, serwisowałem go niedawno. Cyk. Oła, ciepłe. Zawalona, nie? Widzicie. Chociaż już nie tak, jest trochę zawalona. Może ten olej musi się wypalić tam gdzieś w tym gnieździe świecy. Wyczyszczę, zobaczymy. Dobra. Czyściutka, nie? No, tak pi razy oko. Ła, ale gorąca jeszcze. Dobra, wkręcę. No co, zaryzykować, włączyć tenże czajnik z tyliczuszkiem. Zobaczymy, uwaga. Wat ma czajnik. No nie, żarcik jakiś. Dobra, chwilę odczekamy. No dobra, jeszcze raz, teraz tym razem wyłączyłem w ogóle czajnik, nie? Czyżby trzeba było świecę. Chodzi. Ale co mi z tego chodzenia, jak on tylko ciągnie, wiecie, 850 W tak naprawdę na stałe, nie? Nie wiem, jak macie pomysły, to piszcie w komentarzach, co z takim agregatem. Niby ma mocy ciągłej 2000 użytkowej, tak zwanej, 2000 W, a nie kwiknie dłużej, wiecie, z 1000, nie? W obciążenia. Także, no chyba taki profesjonal, wiecie, naklejka profesjonalna jest. Może nawet nie, chociaż jest, bo trzyma się długo na agregacie, zaraz. Nie wiem, jak sprawdzić, no ale sprawdzałem. Szlifierka kątowa 850 W idzie. Suszarka, jak ma jakiś miękki start, to idzie, nie? Suszarka do włosów, taka, nie wiem ile ona ma, bo to chińska też. Czyli 1000 tam może 200 max, nie? Czyli bida z nędzą, panie, ten agregat. Do oświetlenia, do telewizora może, czyli internetu, 2 godziny dziennie zda egzamin, ale liczyłem na to, że będzie lepszy. Muchy końskie gryzą. Dobra, to chyba tyle z tym. Piszcie, co tam radzicie w takim wypadku. Kupić porządny, nie bardzo, porządny, drogi, firmowy, nie? Używany? Nie wiem. Używany to trzeba do remontu dać od razu. No i tyle, no. Hello, do następnego.